Witajcie wszyscy bardzo serdecznie na pierwszej mapie naszego pierwszego meczu w ramach trzeciej Prime League. Jesteśmy tutaj z ramienia drużynki Kingslayers. Dla was te mecze skomentują Wojciech Hermeskieczka oraz Jakub Woga-Głodziński. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Liczymy na sporo emocji w tych meczach Kingslayersi, a taka polsko-niemiecka ekipka grająca właśnie w trzeciej lidze niemieckiej. No wiadomo, są wymogi jakie są. To znaczy posiadanie graczy z obywatelstwem niemieckim, z niemieckim paszportem, a my będziemy ich zaskakiwali tutaj świetną grą. Pokażę, że Polska górą nawet w trzeciej lidze niemieckiej. Proste, że tak, więc możemy przejść bezpośrednio do draftu. Mamy pierwsze bany Tristana, Syndra, Amumu. Jeżeli chodzi o te bany, to pierwsze dwa w sumie w ogóle mnie nie dziwią, jakby bardzo dobre i bezpieczne wybory, ale ten Amumu, który po pewnych zmianach w patchu, dając mu dwa bandaże, wszedł na dobre do draftów, czy to na banach, czy to w pikowaniu, bo jest i dobrym dżunglerem, i jest fenomenalnym wspierającym, który naprawdę ma bardzo duże użyteczności. Tak, ma bardzo dużo użyteczności, jest naprawdę OP, jeżeli chodzi właśnie o grę na dolnej, ale i z dżungli nam raczej wypadł i to wydaje mi się, że na dobre, no ale co z tego, jeżeli może być wybitnym supportem. Najlepsza synergia tak naprawdę w tym momencie, jaką wskazuje wiele ludzi, no to jest wiadomo z Miss Fortune, którą rozgrywamy pod Lethality, bo tak duża ilość Cloud Control, tak długa opcja utrzymania w Ultimate jest po prostu epicka. Tu się muszę zgodzić, no i możemy powiedzieć, że Lucian po tych buffach, które otrzymał też dwa patche temu bodajże, też stał się tak naprawdę priorytetowym wyborem i na dolną, ale i dalej jest mocnym midlanerem, ale wspierający właśnie przez to Nami jest naprawdę przerażający na botlane, bo tak naprawdę jesteś w stanie jeszcze agresywniej grać dzięki tym wzmocnieniom, które wzmacniają twoje pasywy i do tego jeszcze oczywiście umiejętności Nami i dokładnie Nami zostanie podebrana przez naszych. Zgadza się, w tym momencie to jest chyba najpopularniejsze duo, jeżeli chodzi o dolną aleję, to znaczy z Lucianem, do doborze do Luciana. Teraz będziemy podejmowali top lane, a jestem ciekaw, na co zdecyduje się tutaj ekipa naszych Kingslayersów. No i mam nadzieję, że pokażą nam Oro. Po drugiej stronie mamy Kamilkę z Rakanem. Rakan bardzo opresyjny, bardzo agresywny support. Do tego Kamilka, czyli tykająca bomba z górnej alei, będzie się działo. To na pewno, tym bardziej, że bierzesz Kamil tak wysoko, to zdecydowanie sugeruje, że będziesz chciał opierać ciężar gry właśnie na górnej części alei, będziesz chciał do niej grać, więc tak naprawdę wybieranie tak wysoko Kamil jest bardzo ryzykowne, bo jesteś w stanie po drugiej stronie wybrać odpowiednią kontrę, ewentualnie zagrać po prostu bohaterów, którzy będą w stanie wystać i grać po drugiej stronie mapy, albo właśnie spaniszować ją w bardziej agresywnym matchupie, ale do tego mamy jeszcze Qiyanę, która też mogłaby się pojawić w dżungli, choć szczerze tak bym bardziej ją widział na środkowej alei. Zobaczymy, czy właśnie zobaczymy na tej środkowej alei. Pamiętajmy, że cały czas set może być właśnie dofleksowany do tej środkowej alei, a wydaje mi się, że Qiyana na seta to nie byłby jakiś bardzo przyjemny matchupik. Zobaczymy, jakie polecą bany w drugiej rotacji, bo widzimy na ten moment już wyłączoną nam Kindred. Ostatnio prezentował się na tej Kindred, z tego co pamiętam, bardzo dobrze Badliga w LoE i właśnie opowiadał, że no oddaje ten champion bardzo dobrze i bardzo dużo, także no nie dziwota, że jest zbanowany tym razem. Kindred jest naprawdę bardzo dobrym leśnikiem, który ma po prostu przepotężne skalowanie. Nie dość, że z przedmiotami, to jeszcze z swoimi markami. No i ostatnim banem ze strony Sunborn Esports będzie właśnie Lilia, czyli kolejny leśnik. Będzie kolejny leśnik, wykluczone aż trzy czempiony po ich stronie właśnie w tą część mapy. Z drugiej strony no nie dziwne, tak naprawdę teraz dopikujesz tylko dżunglę topa lub mida, raczej z nakierowaniem na midlane, bo nie wiem, czy będą chcieli setem odpowiedzieć. Nie kojarzę, żeby Modliszka był graczem seta, ale może nas wszystkich tutaj zaskoczy. Dziwi mnie, że tak daleko przeszedł Graves, że nikt nie postanowił wyeliminować tego czempiona. Nie wiem, czy zawodnicy Kingslayers lubią tego czempiona, ale mógłby on się pojawić, bo
wciąż przedłużyłby tak naprawdę nam flex tego seta i do końca, do ostatniego bana, do ostatniego piku byłaby to wielka niewiadoma. No tym bardziej, że Graves może także iść na środkową aleję, nie tylko do dżungli, więc na pewno byłaby to ciekawa zagwozdka dla przeciwników w drafcie, ale już pozostało tylko 5 sekund na liczników dla Amadeusa i jest to na mid lane Lissandra dla modliszki. Jest to safe pick. Wydaje mi się, że jeżeli zakończymy to ten draft Kianom na środkowej alei, no to wydaje mi się, że w porządku. Defensywnie, a bezpiecznie przede wszystkim, no Lissandra możemy grać we wszystkim, zaczynając od Aftershocka, kończąc tak na dobrą sprawę na jakimś Predatorze. No w tym momencie przez modliszkę podświetlane nam Xin Zhao i ostatecznie to on trafi do lasu ekipy Kingslayers. Bardzo przyjemny setup ze strony Kingslayersów. Mamy seta na górnej alei, w dżungli Xin Zhao, Lissandra ze środka oraz duet na dolnej alei Lucian Nami. No powiem szczerze, jest to setup pod szybkie i dobre zwycięstwo. Raczej nie skalujemy, raczej tu chcemy mordować. Czego niekoniecznie powiemy o oponentach, bo pojawia nam się Wiktor. Tak, to jest Kia na dżungla, więc mamy Wiktora na środku, Kamil na górze, w dżungli Kianę i na dolnej alei Zajaraka. Na pewno ekipa ze strony prawej będzie chciała przedłużyć to spotkanie, a nasi reprezentanci kończyć je w miarę, wydaje mi się, szybko w midgame. Myślę, że tak, tym bardziej, że Lucian Nami będzie na pewno bardziej agresywny niż Zajarakan i na pewno będą bardzo nieprzyjemni dla właśnie swoich oponentów. No i zawsze jest ten Xin, który zdecydowanie jest bardziej agresywny w early game, ma większą prezencję niż Kiana na tych pierwszych poziomach, więc będzie w stanie zdecydowanie większy impact na mapie założyć niżeli ta właśnie Kiana. I musimy pamiętać o tej Camille. Mi się wydaje, że tutaj Rakan i Zaya będą grali swoisty weak side, a Kiana będzie chciała stworzyć duet z Camille i wywierać presję na secie. Powiem szczerze, że Europa nie gotowa na dobre Kiany. Nie miałem przyjemność oglądać reupload gierki jednego z prosów, chyba z LG to był dżungler. Chłop na challengerach 3 gry z rzędu zrobił prawie 50 killi Kiana w dżungli. Także sufit tego czempiona jest bardzo wysoko. Europa jeszcze go nie osiągnęła, przynajmniej ja nie widziałem, żebyśmy mieli jakiegoś godnego reprezentanta, czy to w pro, czy to w semi. No, Zerkse był kiedyś na Kianie dobry w dżungli, ale przeszedł temu. To na NA, więc... Tak, dawno temu, a NA to jest plac zabaw z dobrym pieniędzmi, nazwijmy to w ten sposób, ale zobaczymy, co zaprezentują tutaj właśnie zawodnicy, bo tu może dziać się bardzo dużo. Ja osobiście widziałbym tu chyba puffing do dołu i próbę jakichś ruchów na dolnej alei, a zestawienia Kingslayersów, żeby właśnie Phebs, Michilid wraz z Nastu próbowali ściągnąć skórę ze swoich oponentów na dole, no bo po szóstce będzie to iście prawie że nie do zrobienia. Prawda, tym bardziej, że jeszcze do tego możesz dorzucić ganki na mida przez tego Xina, bo Lissandra w Wiktora ma bardzo przyjemny setup, jeżeli chodzi o ganki, więc ten Wiktor, mimo że jest dość opresyjny dla samej Lissandry, to jeżeli połączymy siły Xina i Lissandry, to ten Wiktor może być naprawdę w niemałych tarapatach. No i myślę, że właśnie nakreśliliśmy mniej więcej te plany gier obu stron. Także mamy jeszcze 1,5 minuty. Udamy się na króciutką przerwę i widzimy się już na Summoner's Rift.
I widzimy się bezpośrednio z Summoners Rift, gdzie defensywnie, jak to zwykle bywa, rozstawione drużynki będziemy widzieli za krótką chwilę już farmienie krypków, pomoc dżunglerom. No i co? No i standardowe początki, standardowe pierwsze minuty. Jestem ciekaw tylko, kiedy pojawi się ciutka agresji. Co ciekawe, mamy nami z Elektro? Nie wiem, czy jest to najpopularniejszy. To jest bardzo popularne aktualnie. To jest mega popularne, jest mega opresyjne. To powiem szczerze, że nie widziałem, no ale wierzę na słowo. No i mam nadzieję, że zobaczę i w tej grze, że naprawdę, naprawdę takie zestawienie będzie dobre. Będzie na pewno dobre, mogę ci to zagwarantować, bo jest to naprawdę bardzo opresyjna runa na tej Nami. Bardziej opresyjna niż AR-ka, która no, tak naprawdę łaskocze raz po raz przeciwnika. Elektro jest nastawiona full in, full damage, więc Zaya będzie miała na pewno niemałe problemy. Będzie miała niemałe problemy. No jak on wyłapie ten bomberek, do tego a wejdzie całe PTA od Luciana, bo wiem, że kastują to w ułamek sekundy dzięki swojemu pasywowi, także będzie się działo. Tutaj myślę swoje. Zaczynamy od farmienia, zaczynamy delikatnie, zaczynamy spokojnie, druga minuta na naszych ekranach. Jakieś tam odrobinkę zróżnicowania w złocie, no ale wiadomo, nie bierze się to stąd, że jedni filzują, jedni pchają, jedni szybciej creepują, jedni ciutkę wolniej. Nie widzimy ników zawodników, mam nadzieję, że drodzy, że wam to nie przeszkadza, a jak przeszkadza, to napiszcie, a właściwie to chyba już to nie będziecie musieli pisać, bo już jest to w tym momencie naprawiane. Kamil widzimy wymienia się z setem, chociaż widzimy to tak delikatnie połowicznie, bo zasłaniają nam opcję. Modliszka bardzo agresywnie na tej środkowej lei, stara się tutaj zepchnąć tego Wiktora. Drugi level na koncie obu midlanerów, także już po połowie HP wymienieni, ale patrząc na to, że obaj mają flaski, no to za chwilę znowu będą pełne punkty zdrowia, no ale Wiktor dysponuje jeszcze ciastkami. Dodatkowy sustain na tej linii będzie zdecydowanie bardzo pomocny. Modliszka chce przepuszować tego wave'a jak najszybciej, żeby móc zresetować wave'a i zdobyć troszeczkę wizji. Kiana już jest na swoim czerwonym wzmocnieniu, także leśnicy pakują w przeciwną stronę. Także dokładnie to, co mówiliśmy w Champion Selekcie, że ta Kiana będzie chciała co najmniej raz, może dwa razy w early game zgankować tą Camille, żeby pomóc jej zdominować tego seta. Wiesz co, set jest zdominowany, ale na pewno pomoc by się tutaj przydała. Wymiany cały czas jakkolwiek wyglądają. Tutaj zawodnicy strzelają się, zawodnicy rzucają. Umiejętność za umiejętnością. Widzimy, że brakuje jeszcze niektórych speli u niektórych zawodników, ale to chyba tylko kwestia czasu, jak właśnie te levely dobiją. Ciekawi mnie ten bot, bo tak naprawdę priorytet jest dość duży ze strony ekipy Kingslayers, czy niedelikatnie za duży. A teraz pauza, e-sportowa pauza. E-sportowa pauza, możemy właśnie o tym porozmawiać. Wiesz co, boją się właśnie przeciwnicy podejść do tego Ewa, bo tak naprawdę wystarczy, że Lucian dostanie buffka od Nami w postaci tych bąbelków. I jest bardzo duży problem, żeby z tego uciec. Będąc Zają, dość niemobilnym czempionem na początku, tylko Rakan mógłby ewentualnie pomóc disengage'ować właśnie przeciwników, a to mogłoby by ich kosztować summonery i nie ma sensu, tym bardziej, że Xin jest na dole, więc mogłoby to się przerodzić w ewentualnego szybkiego dive'a. Tak, mogłoby się przerodzić w dive'a, mogłoby się to przerodzić w śmierć. Michilid bardzo agresywnie będzie szukał jakiejś opcji właśnie na bąbelka i trafił w Zaya, ale nie ma mowy tutaj o proknięciu elektro zbyt daleko, żeby cokolwiek mogło się wydarzyć. Mamy małego Freeza. Za chwilkę powinno się tu ogarnąć. Nie wiem, o, już jesteśmy z powrotem. Tak, jesteśmy już powrotem. Ach, ten nasz kochany klient League Legend zawsze w formie, zawsze pomaga, zawsze wspiera wszystkich komentujących i oglądających właśnie gierki z perspektywy Spekta. No ale niestety trzeba wydać jeszcze z 30 tysięcy skórek, a potem pomyślimy, żeby coś zrobić z klientem, ale ciekawi mnie, co zrobią z tą górną aleją zawodnicy ekipy niebieskiej, bo zbliży się tu Xin, będą szukali
jakiegoś podejścia na tej górnej lei. Jestem ciekaw, czy Amadeus razem z Nastu będą w stanie wykończyć Mario. Marco. Wiesz co, powiem ci szczerze, że Wave się ustawia powoli tak, żeby po prostu Seth mógł się wycofać i zresetować. Ze względu na to, że Kamil jest już po resecie, ma w swoim ekwipunku Kula, także ten reset jest jak najbardziej mile widziany i bardzo pasywna gra. Wiadomo, botlane jest bardzo agresywny i bardzo duży priorytet robi, ale tak naprawdę nie jesteś w stanie z tym nic zrobić, jeżeli twój leśnik nie będzie w stanie interweniować, ewentualnie jeszcze z dodatkiem twojego środkowego, ale jak na razie widzimy bardzo powolną grę i tak naprawdę troszeczkę PvE, jeżeli chodzi o wynik spotkania, bo wszyscy skupiają się na podstawowej zasadzie ligi, czyli farming. Tak, to jednak jak nie masz szans na jakieś agresywniejsze podejście, nie masz szans na fragi, no to dlaczego by nie farmić, dlaczego marnować czas na cokolwiek innego, więc jak masz awczyć, to farm po prostu. Nie ma tutaj tak naprawdę lepszego argumentu, żeby to powiedzieć, ale widzimy, że tutaj bardzo Fabsen agresywny na tej górnej lei, nie daje oddechu tak naprawdę Amadeusowi w żadnym momencie. Ciekawi mnie, co będzie się działo na bocie, bo tutaj jedna i druga strona jest po resecie, jedna i druga strona dokupiła swoje przedmioty. Teraz widzimy przerwanie recallu na górnej alei, także troszeczkę czasu straci. Tak, Kamil, nie będzie to tak cheater recall, jaki mógłby być. Mógł być troszeczkę bardziej optymalny, ale mimo wszystko Kamil przepuszowała tego seta i tak naprawdę może na spokojnie wrócić, nie tracąc teleportacji. A widzimy, że nasi Kingslayerzy tak naprawdę zamienili się w Dragon Slayerów, ale mimo wszystko... Poczekaj, bo teraz tutaj Xin z Flashem, również enemy super, ale będzie za późno, bo umiera w tym ziemi odliszka, jeszcze tutaj rozpoczyna swój prym, ale umiera nam, poniesie on śmierć, jeszcze tutaj set bardzo agresywnie, jeszcze zarzucił swojego ultimate, ale wyflashował za ścianę. Midlaner ekipy przeciwnej z Flashem wszedł ten set do przodu, ale z braku, tylko wrażenie nie było one trudepsem. W tym momencie w przewadze ekipa czerwona, ale co z tego, jeżeli wyrównują Kingslayersi, to oni zgładzili smoka, także to oni są zdecydowanie do przodu. Zdecydowanie do przodu? To na pewno, ale mimo wszystko 2-2. Ale to się skończy na tym. Tutaj jeszcze walka się nie kończy i jest kill dołożony właśnie na Wiktorze. Czy Kamil zdoła uciec? Jest to bardzo prawdopodobne, bo bardzo opresyjnie wjechał nam tutaj Rakan i uratował życie ich toplanerowi. To Planer przeżył dzięki tej właśnie tarczy, ale popatrzmy na rezultaty tych teamfightów. Okej, został podebrany smok przez Kingslayerów. Dobra, ale masz 3 zabójstwa na koncie Wiktora, a złoto dla Kingslayerów rozłożyło się tak naprawdę po wszystkich. Po dżunglerze, po ADC i po supporcie. Także myślę, że zdecydowanie lepiej wyszło koniec końców, jeżeli chodzi o dystrybucję złota dla ekipy Sunburn. Mamy prezydenta tak naprawdę w tym momencie po stronie ekipy czerwonej. Będą starać się przede wszystkim chronić jego w tym momencie. No bo Wiktor z 3 killami to naprawdę jest spora porcja obrażeń. Naprawdę dużo. Będzie on mógł zaproponować w tej 8 minucie już tak naprawdę, bo jest skończony cały kodeks. Są staki na pierścionku, jest podstawowy but, a jeszcze i trochę złota w kieszeni tego zawodnika się znajduje, się pokazuje. A fajty na górnej alei ten set niestety nie złapał nic w poprzednim teamfajcie. Tam miał swoją szansę, miał swoją okazję, dobry ultimate, uciekł flashem Wiktor. Potem on z flashem również poszedł ze swoim W, ale okazało się, że nie było wystarczająco dużo obrażeń, żeby właśnie wykończyć tego zawodnika. Także no ból, jeżeli chodzi o Amadeusa, ale myślę, że on jeszcze da radę tutaj swoje pokazać, swoje zawalczyć w tym spotkaniu. No to na pewno, tym bardziej, że jeżeli spojrzymy teraz na Golda i różnicę pomiędzy zawodnikami po przeciwnych stronach, to ten top lane nie wygląda tak tragicznie. Tylko 400 sztuk złota niedowagi, więc to nie jest taka tragedia jak na to, że ten topside miał być właśnie tym strongside'em i mamy małą wymianę. Mamy małą wymianę, z której tak naprawdę cały czas stratny wychodzi Amadeus, no ale jak nie wychodzić stratnym na tak wściekłą Kamil, a która ma co prawda 500 złota więcej, które się bierze wiadomo z asyst i tej niedelikatnej tak naprawdę przewagi w kilku, bo jest trochę więcej, ale teraz problemy, bo ten set będzie dajowany, jest co prawda złota zasada nie dajwuj seta, ale on musiałby mieć jeszcze swoje W, żeby to się potwierdziło, bo wtedy na pewno
zgładził przynajmniej jednego dajwującego próba ataku na środku, ale ten Wiktor na spokojnie ze swoim move speedem po użyciu kół wycofa się i tak naprawdę bez szwanku zakończy tą próbę dajwowania go. No tam ten ultimate Nami bardzo ładnie próbował go wyłapać, ale mimo wszystko Wiktor był szybszy i nie udało się odpowiedzieć na dive'a na topside'zie. Także zawodnicy Kingslayer z killa do tyłu w tym momencie są. Killa to jedno, ale drugie tam jeszcze dwa solo playty przytuliła ta Kamil. Co prawda ona tylko niby z asystą na tym secie, no ale co z tego, jak pompowała w siebie 620 golda z playtów. Teraz wejście agresywne, bardzo tego Wiktora, dobre wyjście z tego stuna. Jest shutdown, pojawiła się tu jeszcze Nami, ale nie przedłuży ona życia swojego junglera. Prawdopodobnie jeszcze i ona właśnie upadnie, także Michli próbował, ale zdecydowanie zbyt późno. I tak to gdyby wrócił nam się tylko Xin, to by wracają nam się dwaj Kingslayerzy. 6-4 wynik na ten moment, ekipa Sunbird prowadzi. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało dalej. Przenieśmy się teraz na topa, gdzie no Farming Simulator ciąg dalszy. Farming Simulator ciąg dalszy, ale mimo wszystko Wiktor upadł koniec końców, więc to jest na pewno dobre. Shadow zgarnął co prawda Xin, ani nikt z Kerych, ale to mimo wszystko zawsze dobrze, że ten Wiktor upadł i shutdown został zainkasowany przez ekipę Kingslayers. Tylko że na razie Sunborn ucieka troszeczkę w goldzie. Tak, Sunborn ucieka przynajmniej tymczasowo w goldzie, ale mam nadzieję, że Kingslayersi dogonią. Kingslayersi będą w stanie wyrównać tę sytuację. Mają tego jednego smoka, wiadomo, on w tym momencie nie jest zbytnio plusujący, teraz przydałby się bardziej inny, ale z perspektywy czasu to jednak te parę AP będzie więcej. Pomoże ono na pewno walczyć, na pewno będzie dzięki temu troszeczkę więcej tych obrażeń, których będzie brakowało, przynajmniej na razie przez właśnie dysproporcje w złocie. To na pewno małe uzupełnienie, ale kolejny smok pojawia nam się na rifcie. Jest to smok górski, także mamy już mniej więcej wiadome, jakie mamy potencjalne dusze. No i jak na razie widzimy Xina od góry, który próbuje zajść, ale jak na razie Wiktor bardzo bezpiecznie wyszedł z tego i nic z tego nie będzie, tylko że Set jeszcze nie ma teleportacji i modliszka w tarapatach. Modliszka w tarapatach, ale lecą chłopaki z odsieczą i zmordują już oponentów. Teraz jeszcze pojawia się tu Rakan. Rakan bardzo agresywnie z ultimate'em. On będzie mógł tu przypłacić życie paru mozgów, ale jak na razie to on będzie w stanie oddać życie. Pięknie! Ale pojawia się tu Xin, jeszcze załagodził całą sytuację. Udało mu się zabić teraz Dajana z ultimate'em. Nie zabiją tego Xina. Dużo szczęścia teraz po stronie ekipy Kingslayers. Są niskie punkty zdrowia na ich koncie, tylko i wyłącznie Edikery może się pochwalić większą ilością. Jestem ciekaw, czy Fapes będzie w stanie zrobić tutaj coś więcej. Rozpoczęty ten smok przez ekipę czerwoną, ale i oni jakoś bardzo bogaci. Te punkty zdrowia nie są ich tutaj. Mamy teleportację Zeta. Podwójna teleportacja. Ale jest i również ze strony czerwonej 2000 zdrowia na koncie tego smoka. Jestem ciekawy, kogo będą chcieli wykończyć pierwszego. Widzimy, że na ten moment pada na smoka. Pięknie! Jest smok na konto ekipy niebieskiej, ale teraz tutaj Kamil rozpoczyna swój taniec, nie będzie dance macabre na konto ekipy niebieskiej, bo upadło już dwóch, za chwilę upadnie i trzeci. Gonią dalej za Kingslayerami ten Wiktor po świeżej teleportacji. Ta Kamil będzie próbowała również dajwować, ale chyba ostatecznie, przynajmniej przez chwilę, przedłużą swoje życie. Zawodnicy Kingslayer są we dwóch, będą musieli odwrócić jakiegoś frontalnego podejścia, bo tak naprawdę przeczekanie i dojście tych minut będzie oznaczało jedno, będzie oznaczało śmierć. Jeszcze tam Set stara się przedłużyć, jeszcze Set rzuci nam stuna, ale co z tego, bardzo dobre rotowanie tymi obrażeniami od wieży, tym pokusem od wieży. No i kończy się to troszeczkę tragicznie na konto ekipy Kingslayer, bo oprócz schwytania tego smoka na swoje konto, no nie ma więcej pozytywów. No i tym bardziej, że 3-0-3 Zaya, 3-1-3 Kiana, to są bardzo złe wieści, ale mimo wszystko duży shutdown za ich głowy, więc ewentualnie może się pokusić o ewentualne wyłapanie tych celów w jakiś cwany sposób. I widzimy rotację Nami, już zaczyna Heralda. Mają przewagę tempa na tej stronie mapy, także Herald będzie podjęty przez nich. I jak na razie Kingslayersi lepiej wyglądają, jeżeli chodzi o te obiektywy, ale koniec końców teraz trzeba będzie coś zrobić z tym Heraldem. Najlepiej by było otworzyć mid lane lub otworzyć ewentualnie bot lane, jeżeli chcesz grać pod te smoki.
Wiadomo, fajnie byłoby otworzyć środkową aleję, bo tak jak mówimy, pierwsza wieża środkowa jest taką bramą do całej dżungli oponentów, ale nie wiem, czy chcesz otwierać tą bramę piekieł, bo tam czai się w mgle wojny, w tych krzakach Kiana, która posiada 3 zabójstwa na swoim koncie i aż 3 asysty, do tego 105 creepów, 350 golda nad swoją głową, także jest to potężny morderca, z którym niekoniecznie chcesz się sam na sam spotkać właśnie w dżungli. No, tym bardziej, że już Gordlinker też tak naprawdę skompletowany przez tą bohaterkę, ale mimo wszystko Kingslayersi niestrudzenie wchodzą do lasu przeciwnika, czyszczą wizję, zdobywają swoją i są w stanie zdobyć coraz więcej informacji na temat pozycji przeciwników, a modliszka może mieć mały problem. Marko próbował, ale myślałem, że tutaj coś więcej się stanie. Nie dał rady Fabsyn tutaj zagrozić w żaden sposób modliszce. Defensywnie był ten zawodnik ustawiony, jeszcze był protobelt w jego ekwipunku, tak naprawdę, że gdyby nie uruchomił, nie unieruchomił tej kamilki, no to jeszcze byłoby trochę zasobów do uciekania, patrząc na to, że jeszcze przed Flash jest dostępny i Ultimate. Także tutaj co najwyżej Fabsyn mógł delikatnie pogrozić palcem midlanerowi ekipy Kingslayer. No, mimo wszystko skończyło się to pokojowo, powiedzmy. I jak na razie Lissandra na sidelane posiada teleportację. Jeżeli by wybuchł jakiś fight, Kiana szuka tutaj tej ryby, tylko że jak na razie nic więcej się z tego nie wykaraska. Jest ultimate! Jest ultimate, rozpoczyna się walka. Set na niskim stanie zdrowia, jeszcze dał rady Handmakera zapodać, ale ultimate'em niestety do przodu nie poleciał. Gdyby poleciał, to może chociaż jeden za jednego udałoby się Kingslayerom wyciągnąć. Tak, to kolejna tak naprawdę pusta eliminacja, kolejne złoto na konto Sunburn, także nie ma się z czego cieszyć. W tym momencie, odpowiadając Maziemu na czacie, no Mazi, nie potoczyło się to zbyt dobrze. Wzięli smoka zawodnicy Kingslayer, ale oddali potem aż 5 zabójstw. Także nie jest kolorowo, przynajmniej na ten moment, ale czas raczej nie gra na ich korzyść, patrząc na to, że Wiktor ma pełne kieszenie złota, a Kamil jest coraz bardziej agresywna i potężniejsza. Oj, to jest tragedia. Poleciał bąbelek, ale nie tym razem, upada nam ludzie. Będzie miał to samo na swoim koncie, czyli szary ekran. Złapał, co prawda, odpowiedzi do jednego killa. Teraz modliszka jeszcze tu wchodzi, bo widzi, że jest Xin daleko, ale to również tragicznie może się tu skończyć. Ucieka za pomocą protobelta i jeszcze fleszuje jeszcze chwilę. I to do przeżycia, ale pojawia się w momencie Wiktor, niszczyciel dobrej zabawy. I dwóch zawodników kolejnych Kingslayers zamordowanych, wynik 7 do 16 i duża dysproporcja w złocie. No nie widzę w kolorowych barwach tego meczu dalej. No, jest tutaj seria niefortunnych zdarzeń jak na razie. Niestety nie za dobra decyzyjność, jeżeli chodzi o to wejście dalej za tym botlane'em. Lissandra już niepotrzebnie tam wchodzi, a jesteś w znacznej dysproporcji. Jeżeli chodzi o ludzi, jeżeli chodzi o złoto, a mimo wszystko dalej parliście i niestety przeciwnicy mają znacznie większe portfele, którymi biją was prosto w twarz. Tak, no portfele są wypchane kapustą i to po brzegi, wystarczy spojrzeć na Zaję, wystarczy spojrzeć na Wiktora, wystarczy spojrzeć na Kianę, że naprawdę tutaj jest czym dysponować, jest za pomocą czego zadawać obrażeń. W tym momencie mocno będą zepchnięci zawodnicy Kingslayers, będą oni na pewno stawiać czoło, no próbowali stawiać czoło, patrząc na to, że smok jest żywy, zapuszczony. Okay. Jeszcze tutaj bardzo agresywnie wjechał nam Lucian. Pięknie. Jeszcze z fleszem i jest praktycznie, że solo bolo na tej Kamil, bo tylko i wyłącznie jeden healek poleciał przez nami, zarzucony na tego Luciana i tylko on zawdzięcza asystę, dzięki temu zawdzięcza asystę Michilit i zobaczymy, czy tutaj coś jeszcze dużego się wydarzy. Set z fleszem, łapie tam Zajona, również wpada do flesza, zarzucony ultimate strony Kiany. Teamfight teamfight leci na niskim stanie zdrowia Luciana, ale wyeliminowana jeszcze ta Kiana. Mamy smoka. Break na konto Kingslayers, jest 3-0 w smokach. Jest to na pewno bardzo, bardzo dobra decyzja. I jeszcze rzecz dla ekipy Kingslayer. Jeszcze z fleszem ten Xin tu wleciał. On jeszcze zamorduje tego Wiktora. Quatra kill. Teleportacja, ale jest to ogromna szansa na pentę. No, dla to Zani będzie penta. Z ekipy Kingslayers. I Shinray ją skompletuje. Pentakill na konto Zai. Ajajaj. Tam już myślałem, że ta Zaja upadnie. Ten flesz od Xina był bardzo bliski tej Zai, żeby wyeliminować tego strzelca, ale mimo wszystko bardzo ładne kejtowanie. No i trzeba przyznać, pentakill skompletowany, no to jest co gratulować. No i
mimo wszystko zdobyli tego smoka. Ten Tify nie wyglądał tak tragicznie, mimo takiego bycia do tyłu, aż 6000 sztuk złota, także mimo wszystko są dalej jakieś szanse. Pamiętajmy, to jest Ocean Soul, to jest na pewno bardzo przydatna dusza dla ekipy Kingslayers, więc następny smok będzie bardzo, ale to bardzo istotny. A pamiętajmy, po duszy będzie nasz kochany starszy smok. Tak, będzie tutaj smok, który odwracał nie jedną walkę, ale na pewno odwrócenia będą potrzebowały statystyki, czy to Modliszki, czy Amadeusa, bo oni naprawdę cienko pieją, jeżeli chodzi o to spotkanie. Nie jest ono najlepsze w ich wykonaniu, a w szczególności patrząc na Amadeusa, który pomimo 0-5-0 na przykład jeszcze nie wystakował kula. Jeszcze ma tam 9 klipów do zbicia, żeby w końcu pojawiło się dodatkowe złoto na jego koncie. No, za chwilkę powinien zdobyć to złoto, jeżeli chodzi o kolejną falę raczej, więc za niedługo ten set troszeczkę tego złota zgarnie. I teraz jest pytanie, jaki jest plan na najbliższe minuty? Jak na razie, no, teamfighty nie wyglądają aż tak tragicznie, tylko musisz bardziej fokusować tego strzelca, bo jak na razie Zaya fenomenalnie się pozycjonuje i jak na razie jest bez śmierci i 700 sztuk złota za jej śmierć. No tak, ciężko tak naprawdę zabić tam Zaję, patrząc na to, jak to potężny protekt ma za sobą i do tego, jak świetne mechaniki do uciekania ma. A mówię tutaj oczywiście o Gilforce, mówię tu o jej ultimate, a bo to bardzo, bardzo znacznie tak naprawdę przedłuża jej życie. Ona kompletuje w tym momencie już trzeci przedmiot na swoją korzyść. Jest to obrzydliwie duża przewaga, patrząc na ekwipunek strzelca. No, 2500. No, jest to bardzo dużo. Strzelec Kingslayer, czyli Fapes, ma naprawdę duży problem. O, mamy teleport problem. Na duże tył. Duże dysproporcje, pojawia się teleport na plecy. Rozpoczyna się tu walka, leci tu Zaya spalił ultimate. Leci kolejny. Wjechał nam Kingslayer, jak księciuniu odpali jeszcze Handmakera, no, ale nie zmieni to, jest dużo osobę. Dopalony. On przez Wiktora w tym momencie wjechał nam Modlicha w sam środek. Odpalił swojego ultimate, ale nie udało się poskromić żadnego z zawodników Sunburn. 4-5 w tym momencie, okej, obici zawodnicy ekipy czerwonej, ale to niestety jest wciąż za mało. Nie są w stanie tutaj zdziałać raczej więcej. Zawodnicy ekipy niebieskiej set z szóstą śmiercią na swoją niekorzyść, na niekorzyść całej ekipy Kingslayers. Był pomysł dobry, był ciekawy teleport, no a skończył się. Niestety w tym meczu, jak zawsze. Zaya nie miała ultimate'a już, nie miała Featherstormu, ale koniec gadania, bo Miklid był w opałach, ale to Kiana teraz będzie miała Miklid w problem. Opałach, lecą tutaj samonery, ale lecą tutaj umiejętności, ale tak naprawdę oprócz kąsania i tłuczenia się po nosach, po takich kuksańcach swego rodzaju, nie dzieje się tu nic więcej. Ale wracając do tamtej sytuacji, Zaya nie miała Featherstormu, a Set próbował wyrzucić Kianę do swoich. I to tak naprawdę jeszcze utrudniło, mimo wszystko, drużynie zabójstwo reszty. Gdybyś wyrzucił tą Zaję, byłoby to zdecydowanie inaczej. Byłoby to zdecydowanie inaczej, ale nie wiemy, co tam siedzi w głowie top lanera ekipy Kingslayer. Nie wiemy, co tam się działo u nich na wojskomach, że taka, a nie inna decyzja została podjęta. Na pewno myślę, że mental też troszeczkę tańczy breakdance, bo nie jest przyjemne mieć 0-6-0 w grze competitive, bo na pewno czujesz taki dyskomfort, czujesz to, że to jednak ty jesteś tym jeźdźcem apokalipsy w swojej ekipie, że to jednak przez ciebie są mocno do tyłu, okej, okay, wiadomo, to był weak side od początku. Amadeus był od początku tak naprawdę zmuszony do trendowania, ale jest jak jest, teraz jest solucja tutaj ostro. Wjechał w tego Wiktora, ogromne wrażenie zapakowane i Wiktor w tym momencie martwy. Jest coraz mocniejsze podejście, Modliszka zmuszony do ultimate'a i Modliszka zamordowany. W tym momencie jeszcze stun na konto wjechał nam Seta, on na bardzo niskim stanie zdrowia, odpalił teraz Handmakera, obił trochę oponentów, no ale kończy się to znowu tragicznie, bo jest on zamordowany. Michlit również ścięty o głowę, 3-1. Ostatecznie w teamfightcie mógł to być Baron, ale wiedzą zawodnicy ekipy czerwonej, że byłby to trade tak naprawdę, bo byłaby szansa na zabranie smoka przez tego Xena. Teraz Kiana wybrała trochę nieoptymalną drogę przez tą dżunglę i dostała trochę po głowie. Teraz jeszcze wjechała nam tutaj Kamilka na głowę tego Xena, który mocno obity, no i przyszedł
tak naprawdę najpotężniejsze działo zostało przytoczone, czyli przyleciała nam tutaj Zaya, wpakowała dwa autoataki i wykończyła nam Xena, ale kill ostatecznie na konto Fapsena, tak jak i Smok numer jeden. No, mimo wszystko dobry początek, sfokusowali się na Wiktorze. Mimo wszystko udało się wykluczyć tego środkowego, ale dalej zostaje ta Kiana, dalej zostaje ta Zaya. I to one tak naprawdę są największym problemem, jeśli chodzi o tę grę. I musimy patrzeć, już trzy przedmioty na koncie tego strzelca, jeszcze do tego kill off, za niedługo pojawi się pewnie Infinity Edge. To będzie jeszcze więcej obrażeń. Musisz działać, musisz ją fokusować, musisz ją w jakikolwiek sposób złapać. A jak na razie jest to bardzo trudne, tym bardziej, że Lissandra no najczęściej musi erkować siebie, żeby jakkolwiek dłużej przeżyć. Zgadza się, no Zaya w tym meczu nam z całą pewnością smurfuje. Jest po prostu przepotężna, jest wielkim potworem, chociaż wygląda na taką słodką mieszkankę naszej krainy League of Legends. No ale cóż, 13-07, no znikąd się nie biorą te obrażenia, znikąd się nie bierze to złoto, bierze się ono tylko i wyłącznie ze świetnych zagrań. Właśnie tego AD Carry, ale o świetnych zagraniach raczej tutaj nie ma mowy, jeżeli chodzi o modliszkę, bo on w pół sekundy jest anihilowany przez Kamil i Fabsen dopisuje kolejne zabójstwo na swoje konto, a ekipa czerwona zmierza po dopisanie na swoje konto pierwszego barona w tej rozgrywce. Pierwszy baron na pewno będzie podejmowany, ale pytanie czy bez kontestu, bo już Kingslayerzy lecą, żeby wykurzyć przeciwników z pitu i mamy teamfight. Oj, może być ciężko, rozpoczyna się teamfight, lecą ultimate, parę się już teleportacja, jest Kamil na miejscu i Kamil w tym momencie Michilita, wycofują się zawodnicy ekipy niebieskiej, zginął również Nastu, w jego ślady niestety poszedł również Fapes, także 4-0, no bo wciąż jeszcze nie wstał nam modliszka. Po tej fajcie na dolnej alei, a teraz przerwany recall i z problemami set, który będzie starał się tak naprawdę przeżyć dłużej, będzie starał się zablokować te creepy, żeby nie było jakiegoś turbo pushu ze strony ekipy czerwonej, ale jest to wciąż za mało, bo tak sfidowana Kiana poradzi sobie bez większych problemów z niestety tak do tyłu setem. No niestety 0-8-1 na koncie top lanera ekipy Kingslayers. No i powiedzmy sobie szczerze, ta gra, jeżeli nie będzie ewentualnej duszy, mimo że z duszą byłoby i tak to bardzo trudne, ewentualnie jakieś wyłapanie i shutdowny na odpowiednie konta musiałyby trafić, ale póki co ciężko widzę najbliższe kilka minut, jeżeli chodzi o szansę na zwycięstwo ekipy niebieskiej. Jest to naprawdę pisane ciemnymi naprawdę cichymi zgłoskami, żeby tutaj jakkolwiek można było uratować to spotkanie, bo jest 9000 złota straty. Okej, są te trzy smoki i gdyby jakimś cudem udało się podebrać tak rozpędzonym zawodnikom Sunburn, a tego jeszcze jednego smoka, to byłoby na pewno pozytywnie, a potem już, o czym mówimy, oczywiście marzeniami żyjemy, podebrać jeszcze prastarego smoka i mieć dużo obrażeń, no to udałoby się może kogoś wykończyć. Okej, Wiktor obity, no ale obity, no teraz zawodnicy Kingslayer z Bosnia, Kiana z powierzchni ziemi tutaj poszczególnych zawodników ekipy niebieskiej, jeszcze tam bije się ten Xen, jeszcze Xen się stara, no ale niestety na staraniach i na dobrych wrażeniach się kończy. Lucian teraz również z problemem, bo siedzi na jego twarzy Fabsen i on również anihilowany w tym momencie żyje tylko i wyłącznie. Niestety nie ma creepów, nie ma jak zepchnąć szybko tej pierwszej wieży, więc może nie rozmawiamy tutaj jeszcze o końcu tego spotkania, ale i tak schyli się ono ku końcowi. Zniszczona wieża broniąca inhibitor, zniszczony inhibitor i rozpoczynamy szturm po Nexus ekipy Kingslayers. Bardzo byśmy chcieli, żeby delikatnie inaczej to wyglądało, ale raczej nie ma na to szans. Amadeus jeszcze będzie tutaj starał zablokowany tą teleportacją. Fokus od wieży. Wieża nam Amadeus w środek i jeszcze zapodał studa. Za chwilę będzie leciał Handmaker. No bici dwaj zawodnicy ekipy czerwonej, ale będzie to za mało. Zniszczony w tym momencie set. Upada nam modliszka już za krótką chwilę, jak tylko ta zonie się zakończy, wjechał nam tu jeszcze na stół. Jeszcze on będzie starał poradzić, jeszcze on tu będzie starał się walczyć, ale jest to zdecydowanie za mało. Michili tutaj stara się pilować swojego AD Carry, który jeszcze prawie dopisał eliminację w swoje konto. Jak na razie widzimy tylko Das Macabre ze strony ekipy Kingslayers i widzimy koniec spotkania.
No niestety jest to przegrana w pierwszej mapie tego spotkania, jeżeli chodzi o ekipę Kingslayers, ale mamy to w formacie dwumeczu, także nie możemy jeszcze spisywać wszystkiego na straty, więc za chwilkę, po krótkiej przerwie, będziemy widzieć się w mapie drugiej.